Na pewno GKS Tychy to jest zespół, który jest liczony w tej stawce zespołów, które na pewno włączą się o ten awans do Ekstraklasy. Pamiętamy tą porażkę, pamiętamy tę słabą pierwszą połowę, w drugiej już było lepiej, no ale niestety przeciwnik był wtedy lepszy. Może my się dzisiaj zrewanżujemy, na pewno nastawienie też zawodników jest niezbojowe, bo mają na pewno w pamięci tą porażkę. Te dwa miesiące, panie trenerze, sparingi to jest zawsze, jak to się mówi, jedno. Z czego pan jest najbardziej zadowolony, jeśli chodzi o ten okres przygotowawczy, a nad czym no, głównie teraz jeszcze przyjdzie pracować? Bo to rozpoczęcie to jest zawsze ten rozpęd, jak to się mówi. Za wcześnie o tym mówić, czy jestem zadowolony, czy niezadowolony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na początku tej rundy. Na pewno trochę martwią kontuzje i Czaplińskiego, i Rzemyka. No ale dzisiaj musimy sobie dać radę bez nich. Jeśli chodzi o to spotkanie z GKS-em, to jest zespół, który ma i bardzo dobre, jak to się mówi, tyły, ale też świetnie wyprowadza swoje akcje. Jakie zatem jest to przygotowanie pana zespołu, jaka będzie taktyka gry przeciwko Tychom? Jest to zespół, który na pewno dużą uwagę zwraca na grę defensywną, tak samo jak zespół Odry, czyli zespół nasz. Grałem w sposób bezpośredni, na pewno silny napastnik. Radecki, Rumin i Śpiączka są to zawodnicy, którzy na pewno potrafią skorzystać z tych bezpośrednich podań. Jesteśmy przygotowani, ale w jakim stopniu, no to okaże się dzisiaj po meczu. Proszę powiedzieć, jak ci nowi zawodnicy, no właściwie ten jeden nowy, no ale też te twarze, które dołączały, jak się wkomponowały w zespół i czy to będzie inna jedenastka, rzeczywiście ta wyjściowa, niż ta, którą widzieliśmy jeszcze w tych ostatnich meczach jesiennych? No w sumie tylko jeden zespół, Wiktor Włok do nas dołączył, ale trzeba też pamiętać o Sermiento, który przez dłuższy okres czasu miał kontuzję, taką ciężką kontuzję, bo złamania piszczela. Jest teraz w dyspozycji takiej, bym powiedział, niezłej. Zobaczymy jak on będzie dzisiaj wyglądał i jaki jest jego pułap umiejętności, tak samo w skali naszego zespołu i tak samo w skali meczy ligowych, bo jeszcze takiego przetarcia od pierwszej minuty nie miał. Tych meczów trochę z wiosny zeszło na jesień, niemniej jednak przed panem i przed drużyną parę dobrych miesięcy bardzo takiego silnego, mocnego tempa. Najważniejsze rzeczy na tę rundę, panie trenerze? Liczy się ten mecz, który jest przed nami. Może tak do tego podchodźmy i zobaczymy, co przyniesie ten początek rundy. Bardzo ciężki dla nas, bo i Podbeskidzie, i Wisła, i dzisiejszy mecz GKS Tychy, to są bardzo mocne zespoły walczące o awans i tak samo walczące o utrzymanie i tutaj walka będzie naprawdę do ostatniego meczu. Rozbudziliście w pewnym momencie te apetyty, bo przecież Odra była liderem, teraz jest wciąż na pozycji, która gwarantuje baraże o Ekstraklasę. Z jakim rzeczywiście takim nastawieniem zespół podchodzi do tej rundy wiosennej, żeby w tej szóstce się rzeczywiście utrzymać i myśleć o tej grze takiej z tymi najlepszymi w tej czołówce pierwszej ligi? Dalej będę zmierzał do swojej poprzedniej odpowiedzi, że liczy się dla nas mecz z Tychami, ten najbliższy i tutaj zamknąłbym temat.